Panie trenerze, dużo było frajdy i przyjemności w tym sezonie, który dla tych najmłodszych hokeistów już także się powoli kończy? Oj, muszę powiedzieć, że tak. Tydzień temu byliśmy na turnieju przedszkolaka, zajęliśmy 5. miejsce zaszczytne. Rocznik 2016, 2017, 2018, także naprawdę super impreza. My tu na naszym lodowisku kończymy sezon turniejem rocznika 2014, rocznik, z którego wywodzą się 5 zawodników, którzy już grali w Żaku Moczym, a pozostali, no to już oczywiście starszy rocznik. Natomiast tu na tym turnieju będziemy mieli 3 drużyny, rocznik 2015, 2016, no i oczywiście główna drużyna 2014. Kto zatem wystąpi w turnieju? No i jakie są takie najważniejsze dla Pana aspekty tego turnieju kończącego sezon? Podsumowuję to, co żeśmy przez cały rok robili z tymi młodymi chłopakami. Jesteśmy klubem uczniowskim i szkolimy młodzież głównie, więc mamy ten narybek, bo mamy 3 drużyny, które wystąpią w tym turnieju. Oprócz naszej drużyny będzie również młoda Gieksa, będzie Janów, będzie Krakowia, także naprawdę bardzo fajny turniej podsumowujący naszą tą trudny okres tego trenowania i wyrzeczeń, które tutaj są podczas treningów. Mówi Pan o kilku i kilkunastu latkach, to znaczy, że w Opolu wciąż dzieci garną się do hokeja? Tak, muszę powiedzieć, że tak. Mamy naprawdę bardzo fajną grupę dzieciaków, oczywiście zapalonych rodziców, którym z góry dziękuję za organizację tego turnieju. Naprawdę chętnych jest coraz więcej. Najgorzej, że przychodzą dopiero na zakończenie sezonu, kiedy zobaczą, że to jest bezpieczny sport, że dzieci się trzymają bardzo fajną frajdę. Nie ma kontuzji takich drastycznych, natomiast no, jak to w sporcie bywa, zawsze coś się tam dzieje. No to teraz słówko o tym, jak będzie ten turniej wyglądał, jakim systemem będziecie Państwo grali, no i oczywiście co czeka na końcu na tych najmłodszych, czyli oczywiście medale i puchary. W turnieju będzie uczestniczyło 14 drużyn, to znaczy każda drużyna składa się jakby z dwóch grup. Grupa starsza, czyli 2-14 i grupa młodsza 2-16, 2-15. Startują systemem każdy z każdym, dwie tercje, wynik sumujemy, to znaczy punkty sumujemy i wtedy ustalamy kto pierwszy, drugi, trzeci. 7 drużyn, także jest to grania, zaczynamy od godziny 9, kończymy o 18 prawie, także zapraszam wszystkich chętnych, którzy będą mieli chwilę wolnego czasu przed tym długim weekendem, właściwie już w długim weekendzie. Zapraszam ich na lodowisko, będzie upał, tu jest troszeczkę chłodniej, także będzie fajnie. Oczywiście mamy nagrody dla każdej drużyny, tych nagród jest bardzo dużo. Chciałem podziękować Urzędowi Miasta, jak i Urzędowi Marszałkowskiemu za wsparcie finansowe. Czeka mała atrakcja, której nie zdradzę. Jeszcze nie wiem, czy to będzie na początku, czy na koniec turnieju, ale zapraszam wszystkich chętnych do zobaczenia tego.